witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na temat Aeon Network. W dzisiejszym odcinku chciałem Was trochę wprowadzić w tajniki rozwiązania Aeona, w ich architekturę, jak również jak to, co robią, ma się względem roadmapy, którą rozpisali w swoim white paper. Zapraszam. Jako porada inwestycyjna. To są tylko i wyłącznie moje subiektywne przemyślenia na temat tego projektu, zresztą bardziej od strony technologicznej, aniżeli inwestycyjnej, więc róbcie swój rekonesans. Też miejcie na uwadze, że wszelkie inwestycje w kryptowaluty czy w technologie około blockchain to są bardzo ryzykowne inwestycje. 90% tych projektów albo i więcej upadnie, albo już upadło, więc nawet te najbardziej wartościowe projekty mogą nie przetrwać. Natomiast warto się interesować tym, co się dzieje w obszarze blockchain, w obszarze kryptowalut. Aeon Network moim zdaniem jest wartościowym projektem, dlatego go tutaj pokazuję i analizuję. Sam się nim interesuję. Zapraszam. Więc moje informacje bazuję w dużej mierze na tym, co Aeon zamieścił w swoim white paper, na tym, co można było znaleźć na ich konferencji w Toronto w kwietniu tego roku, jak i na kilku innych źródłach. Linki zamieszczę pod spodem tego filmu dla tych, co chcieliby dalej zgłębić tajniki Aeona. Chciałem przypomnieć trzy pryncypia, którymi kierował się Aeon przy projektowaniu swojej sieci. Pierwsze to jest umożliwić, by publiczne i prywatne sieci publiczne i prywatne blockchainy mogły między sobą się komunikować, mogły w sposób bezpieczny przede wszystkim ze sobą współpracować. Druga zasada to jest umożliwić skalowalność sieci, zarówno w ramach danej sieci, jak i poprzez umożliwienie współdzielenia zasobów poszczególnych blockchainów do przyłączonej sieci Aeona. Trzecim takim celem, trzecim takim założeniem, które sobie przyjęli, to jest w zasadzie to ich główne w tej chwili hasło interoperability, czyli umożliwić, by blockchainy mogły między sobą się obustronnie komunikować, zarówno jeżeli chodzi o wymianę wartości, jak i wymianę logiki. No i teraz, w jaki sposób to, co mają zapisane na swojej roadmapie, odnosi się, w jaki sposób adresuje te założenia. Przejdźmy przez to po kolei. Aeon chce być takim protokołem łączącym poszczególne blockchainy, łączącym poszczególne sieci przyłączone do całego ekosystemu. No i tak jak wspomniałem, mówimy tutaj zarówno o blockchainach publicznych, jak i prywatnych, jak i o tak zwanych spoke networks, czyli customowych sieciach, które zostały stworzone na podobieństwo Aeona poprzez sklonowanie i skonfigurowanie kodu, czy też sieci, którą udostępnia Aeon. Takie sieci będą mogły się ze sobą komunikować za pomocą mostów, za pomocą zdecentralizowanych, to jest ważne, mostów. Te mosty również każdy uczestnik teoretycznie będzie mógł tworzyć. Takich mostów będzie też mogło być wiele pomiędzy różnymi sieciami, więc tutaj Aeon będzie umożliwiał tworzenie mostów zarówno szybkich, ale drogich, wolnych, ale tańszych. Tak naprawdę każdy będzie mógł skonfigurować sobie to według swoich potrzeb. Założeniem Aeona jest stworzenie takiego open source'owego standardu, na którym każdy będzie mógł bazować, zarówno jeżeli chodzi o tworzenie swoich blockchainów i jakby dostosowywanie ich do własnych potrzeb, przyłączaniu własnych blockchainów, czy to publicznych, czy to prywatnych, jak również tworzenie mostów, no i modeli ekonomicznych wokół tych mostów. No a więc dla przykładu w ten sposób mógłby wyglądać ekosystem sieci Aeon, że mamy tutaj przyłączone na przykład giełdy, kanadyjska giełda typu TMX. Mamy tutaj przyłączony blockchain publiczny typu IOTA, Ethereum, Bitcoin, Cardano czy NIO, ale też mamy połączone sieci typu Saposki Leonardo czy też IBM-owski Hyperledger i to wszystko ze sobą rozmawia w oparciu właśnie o infrastrukturę open source'ową, którą zapewnił Aeon. Aeon jest tutaj niejakoby, blockchain Aeona jest tą jednostką rutującą, centralną, ale zdecentralizowaną, więc w rezultacie bezpieczną. Okej, ale to jest stan docelowy tak naprawdę. W tej chwili Aeon cały czas pracuje nad tym, by rozwijać swoje rozwiązanie i architekturę, która umożliwi tego rodzaju komunikację, tego rodzaju ekosystem. No i teraz roadmapa Aeona to są trzy takie szczyty do zdobycia. Jeden z nich już został zdobyty. Pierwszy szczyt, czyli Kilimandżaro.
czyli taka pierwsza duża faza, została dostarczona już w kwietniu tego roku. Drugą fazą, nad którą pracuje Aeon, to jest Denali i ona ma zostać dostarczona do końca tego roku. No i trzecia faza, czyli Everest, ma być jednym rozwiązaniem zapewniającym wszystkie funkcjonalności, które Aeon opisał w swoim white paper. No i plan jest taki, by Everest został dostarczony do końca roku 2019. Natomiast najprawdopodobniej Everest nie zamyka całego projektu Aeon, gdyż Aeon ma nieustannie pracujący dział R&D, który wymyśla kolejne rzeczy, które mogłyby zostać dodane do samej platformy protokołu i które prawdopodobnie zobaczymy na ich roadmapie i w kolejnych white papers, jak tylko zespół R&D uzna, że już jest to na tyle gotowe, by mogło zostać upublicznione. A więc faza Kilimandżaro ujrzała swój mainnet, ujrzała światło dzienne końcówką kwietnia 2018 roku. No i mamy w ramach tej fazy takich 5 komponentów, które są już działające i które dalej będą rozszerzane. Więc Aeon One, sam blockchain już działa. On jest kopany, tak jak wspomniałem, już ponad milion bloków zostało wykopanych. W oparciu na tym blockchainie odbywają się już w tej chwili po kilka tysięcy transakcji dziennie. No i teraz na tym blockchainie działa już też tak zwany Fast Virtual Machine, czyli wirtualna maszyna, która bazuje na wirtualnej maszynie Ethereum, natomiast Aeon zmodyfikował tą wirtualną maszynę Ethereum w ten sposób, że jest ona dwukrotnie szybsza. Ethereum w tej chwili daje około 20, zdaje się, transakcji na sekundę. Fast Virtual Machine Aeonowska zwiększa jakby trupu transakcji dwukrotnie. Natomiast to jest stage, to jest faza Kilimandżaro. W kolejnej fazie, czyli w fazie Denali, którą się spodziewamy już niedługo zobaczyć w 2018 roku, Aeon wypuści Aeon Virtual Machine, czyli swoją wirtualną maszynę, która będzie bazowała na Java Virtual Machine i jakby będzie miała ze sobą szereg tych cech, które ma Java Virtual Machine, ale taką najważniejszą, myślę, jest możliwość równoległego procesowania transakcji. To powinno zdecydowanie wpłynąć na wydajność całej sieci. W tej chwili już oczywiście, bazując na w tej wirtualnej maszynie, można budować zdecentralizowane aplikacje. Natomiast są to zdecentralizowane aplikacje, które gdzieś tam napotkają się prędzej czy później na problemy performance'owe, tak jak widzimy to na Ethereum. Natomiast z wejściem tego Aeon Virtual Machine procesowanie transakcji równoległe, a jednocześnie mamy drugą taką, myślę, że duży plus, daje nam to możliwość programowania tych zdecentralizowanych aplikacji, tworzenia ich w oparciu o środowisko Java, więc tak naprawdę chyba najpopularniejszy w tej chwili język i otwarcie tego protokołu na bardzo szerokie środowisko programistów, deweloperów, twórców, którzy chcą z Aeona korzystać. Na tą chwilę no, tam jest język Solidity, czyli ten jakby natywny język z Ethereum, który oczywiście już zyskuje swoją popularność, ale no, nie jest jeszcze aż tak popularny jak Java i pewnie jeszcze chwilę nie będzie. No a więc w kolejnych fazach, nad którymi pracuje Aeon, będziemy mieć możliwość zarówno programowania w Solidity, jak i programowania w Javie i całym ekosystemie Java. Obecny mechanizm konsensusu w Aeonie no, to jest Proof of Work, no, czyli jest to kopanie. No i teraz jest to w oparciu o algorytm Equihash 2.10.9. Jest to zmodyfikowana wersja algorytmu Equihash w ten sposób, że wymaga dwa razy więcej pamięci. No i jest to jakiś tam krok na drodze do tego, by Aeon stał się ASIC resistant. Jest to jednym z ich założeń, by zdecentralizować jakby cały mining, by pule kopalniane nie były w stanie jakby przejmować kontroli miru bardziej teoretycznie oddaną siecią. Natomiast no to, co Aeon w tej chwili robi, no to jest tylko pierwszy krok, czyli ten Proof of Work to jest pierwszy krok, jeżeli chodzi o mechanizm konsensusu. W drugim kroku, który ujrzy swoje światło dzienne w fazie Denali, czyli jeszcze w tym roku, no jest to bardzo moim zdaniem ciekawe podejście. Chcą Proof of Work zastąpić swoim algorytmem Proof of Intelligence, czyli wykorzystać tą moc obliczeniową, która jakby wkładają górnicy w zabezpieczanie tej sieci do tego, by jakby były to realne obliczenia, które można na przykład wykorzystać w algorytmach Artificial Intelligence, wykorzystać to do Machine Learning, czyli rozwiązać jeden z takich głównych zarzutów wobec Bitcoina, że cała ta
moc przerobowa, cały ten prąd idzie jakby na marne, tak? Czyli że to jest, sieć Bitcoina wykonuje w tej chwili, czy Ethereum również wykonuje masę obliczeń, czerpie prąd, no i w zasadzie niczemu to nie służy poza samej tej sieci. No więc algorytm Proof of Intelligence Aeona będzie już w tej wersji Denali umożliwiał wykorzystywanie tej mocy, którą wkładają górnicy, na rozwiązywanie jakichś zagadnień natury sztucznej inteligencji, jak i machine learning. No i myślę, że tutaj, jak się znowu przyjrzymy partnerstwu, które rozwija Aeon, między innymi SingularityNet, jest to kolejny blockchain adresujący tematykę artificial intelligence, również zresztą z Kanady, z tego co wiem. No więc wydaje mi się, że będziemy w przyszłości widzieć, w jaki sposób konkretnie to, co Aeon zapewnia w ramach Proof of Intelligence i jakby wyniki tych obliczeń, które górnicy badają, w jaki sposób to przejmują na przykład dalej partnerzy Aeona i w jaki sposób jest to wykorzystywane przez inne blockchainy. Więc będzie to niesamowicie ciekawie obserwować, co się dalej z tym dzieje. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że w fazie kolejnej, czyli w fazie Everest, Aeon będzie jeszcze dalej modyfikował swój algorytm konsensusu, czyli powiedzmy algorytm zapewnienia bezpieczeństwa tej sieci, do takiej hybrydy Proof of Intelligence plus Proof of Stake. Czyli założenie jest takie, żeby jak najbardziej urozmaicić jakby możliwość partycypacji w zabezpieczeniu tej sieci. Ona w rezultacie będzie bezpieczniejsza, a jednocześnie stwarza też pewne możliwości, powiedzmy, takich ekonomicznych zachęt, o tym powiem w kolejnym filmie, w jaki sposób osoby, które zabezpieczają sieć, bądź to za pomocą właśnie swoich komputerów, swoich maszyn, bądź to za pomocą posiadania coinów Aeona, zabezpieczają tą sieć w sposób różnorodny, jednocześnie umożliwiając też większą wydajność całej sieci. Kolejnym obszarem, który już w ramach sieci Kilimandżaro